Witam was tutaj, cześć, 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 zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines Industries. Tak, w końcu może się nauczę tego, znowu te fascynujące tory. Znowu, może w końcu się tego nauczę. Wypowie dość to i owo. No i tak, dzisiaj mamy kolejny odcinek, dzisiaj już wracamy do transportu. W sensie do naszego Industries. Jeśli już, to jakieś drobne metro możemy dzisiaj jeszcze puścić, czy coś. Ale mam dla was ogromną, nową wiadomość. Co tam mapa pokazuje teraz? A, może jakiś tunel jest pod ziemią, który tutaj śledzimy. Chyba tak. Dobra. Wyjdźmy stąd. Wciśnijmy sobie T. I tak, zabiłem tutaj węzeł. Tutaj, ponieważ mamy naszą farmę. Farmę sobie będziemy ogólnie powoli teraz tutaj rozwijać, ale mamy też tutaj rudę, co nie? I rudą też bym się chętnie zajął. Natomiast, co tutaj jest ciekawe, tutaj jest autostrada, tak jak biegła, tak biegnie. Tutaj wypuściłem tą naszą w górę i tutaj jest trochę złoża. Czekajcie, pokażę wam to. Mapa. Tu będą jakieś tam może lekkie złoża, tu jest trochę ich więcej. I tutaj jest, przygotowałem sobie już po prostu mapę na później i dlatego mamy tutaj już autostradę, co nie? Więc tutaj zrobimy autostradę i tu jest nowy węzeł, oczywiście z bramkami wjazdowymi po jednej i po drugiej stronie, przesunąłem trochę. I tutaj postawimy taki wielki węzeł, aby to jakoś w miarę działało. Poza tym zbyt dużo tutaj chyba nie kręciłem, tak mi się wydaje. A, jeśli już, to tutaj Bambaja przesunąłem, żeby on teraz tutaj stąd jedzie, tutaj tunelem, tu wyjeżdża. I żeby korzystać z tego węzłu, ponieważ tutaj jest przystanek, teraz postawiłem i oni lubią z tego korzystać. Tak samo tutaj chyba jest tunel, którego tutaj nie było w dół. No i to chyba tyle z takich głównych rzeczy. Ponieważ mamy trochę pieniędzy, postawimy sobie najpierw jedną rzeczą i najpierw postawimy sobie jedną ważną rzecz. A mianowicie nasz ten przemysł tutejszy. Brakuje mu jednej głównej rzeczy. No i teraz pytanie ze 100 punktów, jakiej? A no, no to jest akurat proste do odpowiedzenia. Chwila, bo się zaciąłem. Brakuje mu dworca kolejowego. A dworzec to jest podstawa przy tego typu rzeczach. Więc my tutaj sobie zrobimy, no taką tam sobie drogę. Tak, może ją sobie ulepszymy do tych naszych zepsutych. To będzie szybciej, to nie będziemy tutaj sobie mieć problemów z tym. Natomiast stawiamy sobie tutaj dzisiaj dworzec. Stację kolejową też. W sumie, nie, mają tutaj już metro, to bez przesady. Tutaj autobus, jeśli już, to można im się jeszcze wmontować, ale tak poza tym to wątpię, żeby tutaj cokolwiek jeszcze ekstra. Dobrze, sądzę, że tutaj jak postawimy, to oni będą zachwyceni. Poza tym tutaj będziemy przemysł też nasz rozbudowywać teraz. Tu widzę, że mi to się nie zmieści. No nie, no za Chiny. Chyba, że byśmy to zrobili... Czekaj. Po pierwsze to, po drugie G. Czy jeżeli byśmy to zrobili w ten sposób? Okej, czekaj. Ja nie spróbuję? Ja wiem, ja tu później sobie tunel, ale... Ale da się nad elektrownią słoneczną puścić wiadukt. Da się, da się. Dobrze, nie, nie, my tutaj sobie zrobimy tunel, bo bez przesady. Tak. Nie możemy aż tak bardzo być brutalni. Dobrze, zjazd do tunelu będzie sobie tutaj. Tu przejedzie i tu będzie wyjazd. A taki tam. Nie za długi ten tunel. Dobrze, i tak, tutaj. Musimy jeszcze pomyśleć jakoś logicznie. Bo my tu musimy zrobić i w jedną, i w drugą stronę tutaj zjazd. To będzie trudniejsze. Albo nie, czekaj. Jeżeli byśmy to sobie zrobili górą, przejazd. Co nie? O, dobra. Tutaj to sobie jakoś dojdzie. Tu mi zaraz to zacznie ma dojść, że nie ma prądu. Dobrze, nie podłączymy ciebie w ten sposób, okej. Obniż mi to. Jeśli coś by mieli dodać, to jak dla mnie te druty naszego druta podziemnego, to byłoby coś, co by się wszystkim spodobało, bo jednak ich tak rozstawianie cały czas tutaj na ziemi to trochę się robi irytujące. Dobrze, i tak, i tu był pomysł w miarę prosty. Czekaj, żeby to zrobić jakoś tak. Okej, widzę, że pomysł był nawet dobry, ale nie z Skyscanners.
Czekaj, bo mi tutaj skaczesz. Chyba to było kątowe. O, dokładnie. Aha, okej, okay, dobra, to nic nie zmienia. Tak? Dobrze rozumiem? Tak, to nic nie zmienia. O. Czekaj. What the fuck? Okej. Okay. Póki co niech tak to zostanie. Wiem, nie poznajecie mnie, ale... Ale no niech już tak będzie chwilowo. Bo nie należy innego pomysłu, co tutaj wmontować. A coś takiego nie jest nawet aż tak bardzo tragiczne, no zobaczcie. Ja już chcę zobaczyć na manie, jak ten pociąg tutaj tak zakręca. Ja myślałem, że takiej rzeczy nie da się dobić z Discanance, ale jednak da się. Myślałem tylko w SimCity. Gratuluję. Udało się coś nowego wymyśleć. Dobrze, no i tutaj sobie nie dojeżdżać, tutaj spokojnie. Zobaczymy. Okej, okay, tutaj coś jedzie. Jeszcze żadnych dworców nie widzę. Czekaj, czemu ja kliknąłem dwóch? Okej, okay, dobra, nieważne. Wody ci brakuje. Już ci podciągamy wodę. Proszę bardzo, masz wodę. Przemysł chce się budować, ale zanim przemysł, to tutaj ropa. Tym się zajmijmy. Morska stacja. No i pokaż mi tutaj ropę. Tu jest trochę ropy. O. Brzmisz interesująco. Coś takiego mogłoby być tutaj dobrym pomysłem. I stąd tu sobie zrobimy drogę. Co tutaj? I tutaj. Prąd? Akurat to jest blisko drut, to nie będziesz mieć problemu z tym. O, proszę bardzo. A co do wody? Wodę się załapałeś. Świetnie. Daleko jest to od siebie, ale będzie działać. Ej, prąd już ci dostarczyliśmy. Nie zrzędzisz, człowieku. No. To powinno sobie działać. Swojego podobno to jakieś helikoptery będą latać od tych stacji, ale póki co nie widzę. No, niech będzie. Czekaj. Ty. Już prąd ci siadł. Okej, okay, dobrze, rozumiem. A nie, ty nie potrzebujesz tutaj prądu. Bo tutaj oni już dociągają sobie. Fajnie. Naprawdę fajnie. Tak samo możemy wyburzyć tą drogę. I tą tutaj. Im mniej tego, tym lepiej. Dobrze, ropa. Plastik w sensie. Co do plastiku, by się przydało go więcej. Dajmy sobie jeszcze jeden taki. A nie, czekaj, bo ostatnio był problem nie właśnie z tym. Czemu tutaj ta strefa nasza się tak blisko tutaj kończy? Tutaj sobie ją powiększmy jeszcze o to. Tak. Swanego tamtą też będzie trzeba rozwinąć, ale to później. Czekaj. Pokaż mi najpierw, jak tutaj jest produkcja. Plastik, 31 nafty. Nafta. Jest problem z naftą teraz. Zakład rafinerii. To takie małe? Takie psiup. Dobra, niech będzie takie psiup. Skoro rzeczywiście. Czekaj, można byłoby tu postawić jakiś taki skład rzeczywiście. Dobra, masz. Jeszcze jeden? Niech będzie, czemu by nie? Dobra. I pokaż mi, czy tu jakiś pociąg jedzie? Nie, tu nie jedzie, ale tu widzę, że jadą. Dobrze, świetnie. I tu sądzę, że się zrobiło skrzyżowanie. A nie, jednak nie, tu się zrobiło skrzyżowanie. Dobra. To wyłączamy i lecimy dalej. Dobrze, nasza ropa w miarę teraz będzie funkcjonować. Tutaj tym się zaraz zajmiemy. Metro i pociągi, dobra, to też będzie za chwilę. Rozwijmy sobie tutaj nasz Farming Simulator. O, jeszcze większe pola uprawne tutaj. Tak, bo czemu by nie. Tam gdzieś później sobie damy te... O, resztę. Dobra. Wyburzyć te tory. Bo akurat cała pola uprawna, a bambaje, to jest ważne, najważniejsze. Musimy jakoś przestawić tutaj te tory. Bo widzę, że się zmieszczą spokojnie tutaj. A tak to ja tutaj ich nie będę chciał widzieć. Czekaj. To wybórz, okej. Dobra. I już reklama leci. Dobra, tutaj. Czekaj. Nad tym się należy nie zastanawiajmy, bo wiemy, że jest tragicznie. Bambaj.
Dobra, no i stąd. Tutaj. I stąd tutaj po włączeniu G sobie spokojnie, ładnie wyplotuję. Słuchajcie, ja coraz lepiej na wtedy już nad tym klawiaturem zaczynam panować. Fajnie. Po całym tym kursie Cities to już w ogóle będę tutaj. Odpłynę. Okej, dobra, tutaj przystanek. I tutaj ty jesteś. Świetnie. Jeśli już to ten bambaju. O, fajnie, co tu się stało? Okej, dobra, nieważne. Wody wam brakuje. Tak, wam nie dałem jeszcze. Dobrze, i tutaj jeszcze farming nasz trochę rozwinąłem. Piekarnia nasz naprawdę ładnie ciśnie. Chociaż chyba byłoby lepiej, gdybyśmy... A nie, jest tutaj... Możemy przyspieszyć nawet produkcję, fajnie. Dajmy sobie 110. Jak tam nasz... Właśnie, czy możemy kupić nowy kawałek ziemi? Nie, nie możemy póki co. Okej, dobra. Jak tam w laskach? Czekaj, nie, to chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć fabrykę mebli. Okej, całkiem dobrze nam tutaj to się produkuje. Tutaj też jest plastik, tu się skończył plastik. Tutaj jest, tutaj to, okej, to nie jest to. I tu jest magazyn. Dobrze, nie wiem jak wiele, ja mam jakąś chrapkę na jakąś nową fabrykę. Co my tu mamy? Fabryka Lemon 1, nie mam szkła. Fabryka ubrań. To można było postawić, tylko to jest duże. Jakoś by tu trzeba było to wstawić. Zakład potrzebuje wody. A, zalany budynek, a to co innego. To nie najlepiej. To wiesz co, to nie najlepiej. Czekaj, to sobie przyciągnijmy tam dalej. Ten przemysł to lepiej byłoby, jakby nie był zalany. Czy to nie jest jako taki mój przemysł, ale jednak dają mi tu podatki, więc trochę się tam o nich troszczyć trzeba. Woda co się zgadza, tak? Poniekąd. Dobrze, i tutaj widzę, że... Wyłącz mi tu siatkę, czekaj. Na siatkę chyba muszę sobie wziąć jakiś nowy klawisz. Dobra, czekaj. Ciach. I tutaj co jest? Czekaj, tu było coś. Gdzieś mi to się zaświeciło na niebieskie. Czy to jest pod wodą? Nie, to jest dobrze. Było? Jest. Dobra, mamy to. To wy tutaj się możecie dowoli budować teraz. Ja was trochę zabezpieczyłem przed tym. Dobrze, wracając do tego, z czym my tutaj się zajmowaliśmy. A, fabryka. Tak, fabryka. Tu jest nasza droga z bambajami i my ją sobie na razie pociśniemy dalej. Znaczy na razie bez bambajów, ale bambaje tu będą jechać pewnie później, tak? Tutaj my sobie taki zakręt. I tu jakoś tak na razie będzie jechać to. Dzięki czemu... Czekaj, wybierz to. Tutaj będzie mógł się nasz przemysł budować dalej. Tak? No tak tu mniej więcej jakoś. Trochę podnosi, ale niech już będzie. I stąd tutaj widzę, że się światła zabiły, zaraz tym trzeba nie zaradzić. Czekaj, dajmy im tutaj naszą drogę ulubioną. I tutaj, żebyście się mogli dowoli budować, tak? Czy wy macie tu jakąś dzielnicę w ogóle swoją? Macie jakąś tam dzielnicę, okej, dobra. To tutaj wam trochę przesuniemy. I teraz dawaj mi tu... A nie, zapomniałem, że tu nie ma tego dużego, fajnego pędzla. Kurde. Dobrze, dajmy sobie tu i tu. I tu się chyba zrobiły ewidentnie światła. Bo coś mi to tak stoi. Same światła. Bum. Bum, bum. Dobrze, raz lepiej. I tu się zastanawiam, bo tu jest na pewno przystanek jakiś, tak? Co nie? No jest przystanek. Czegoś tu nie przesunę, bo tu się zaczynają robić korki. Ale dobra, na razie nie będę nad tym myśleć. Jeśli coś by się tu przydało zrobić, to tu jest ta główna droga. Jakby byśmy ją tu przyciągnęli trochę dalej, to chyba by nie było taki zły pomysł. Tylko to by się wiązało z przesunięciem większości tutaj budynków. Dobra, niech będzie. 2000 to nie jest jakoś dużo. Ciach, ciach i ciach. Dobrze, zaraz pomyślimy, czy wejdziemy w rudę dzisiaj, czy nie. I ten budynek...
Na razie sobie tego postawimy. Tak trochę dalej. Dobrze, i teraz tak. Tu są nasze... Tutaj te co nam jeździ, co nie? Tu jest to, ale to będzie można przenieść. G włączmy. Dobra. Okej, włazi to ładnie. Ładnie to mi tutaj wchodzi. Tutaj. Tutaj, dobrze, tu jest podłączone. I stąd tu. I tu. I zmienimy tu kierunki. No duże te skrzyżowanie tutaj się zaczyna już robić. I tak, jedną rzecz tu zrobimy sobie, których się normalnie rzecz jasna nie robi. Ponieważ tutaj mamy ten nasz skład i mi się go tu zbytnio nie chce przesuwać. Chociaż takie, możemy go przesunąć trochę w inny sposób. Jeżeli byśmy go podpięli jakoś tu. Czekaj, dodaj. Bo on jest tak tutaj do drogi podłączony. Aha, okej, dobra, w ten sposób. O, to nam się tutaj idealnie zmieści, świetnie. Dobra, to niech tam będzie, bo już tutaj chciałem pocisnąć tę drogę w miarę ładnie i równo i prosto. Więc będzie teraz prościej. Dobra, dajmy sobie dotąd. Czemu nie chcesz mi to chwycić tam, gdzie ja chcę? Dobrze, niech już będzie do tego. I teraz spróbujmy stąd, to jest chyba trochę za daleko. No właśnie, też tak sądziłem. Chociaż tutaj będzie trochę problematycznie, no właśnie. Bo tutaj ta nasza droga skręca. Czekaj, na razie musimy to wyburzyć. To, to i to. I będziemy próbować. To powinno być na jakimś takim odległości. I jest to samo. Czekaj. Daj to na taką odległość. O. I zobaczmy, czy stąd już mi to ładnie będzie chciało wejść. Nie, jeszcze nie. Czyli trzeba jeszcze jeden przybliżyć, dobra. W miarę rozumiem. Czekaj, tu wyłącz G. Świetnie. To było... Tak, zapisuje się teraz gra. Tak się zastanawiając, się tak właśnie zlagowało trochę. I kit. Po prostu kit. To jest ta odległość. Tu mi to weszło. Bardzo ładnie. Świetnie. A tutaj nie chcę. Dobrze. Tak, nie chcesz, nie chcesz. Dobrze. My tu pogadamy z tobą inaczej. To nie ma tak, że nie chcesz. Czekaj, zbyt stromy zbocze, zbyt mała odległość. Stromy zbocze. Zapomnij sobie pan. Buja. Ha. Nie, dobra, trochę to... Aż tak bardzo... Czekaj, to jakoś tam nie dało się zrobić. Trzeba... O, może w ten sposób. Nie, dobra. Bardziej. Jeszcze bardziej? No dobra, już niech będzie w ten sposób. Trudno. Już niech stracę. Tylko trzeba to jeszcze podłączyć tutaj, tą drogę stąd. Bum, bum. Dobra, jest. Mamy to. Dobrze, teraz tylko trzeba wyłączyć te skrzyżowania, które się porobiły, czyli tutaj się jakieś zrobiło. Tutaj nie ma, świetnie. Tutaj jedyne co trzeba to przenieść w ten szynek bambajowy, bo on tutaj mi będzie robić korki. O. Czekaj, nie, ty jeszcze też. Przenieść ten przystanek tutaj. No. I to samo będzie z tym. Ty tu. I ty tu. Dobra. To powinno w miarę funkcjonować. Swoją drogą. Czekaj, nie to. To skrzyżowanie jest bambajowe. Dobrze, to tutaj nasze bambaje sobie będą spokojnie jeździć. I możemy teraz wrócić z tym budynkiem, bo on tu się nam powinien ładnie zmieścić. Tak? Tak. Dobrze, wy nie macie wody. No wam jeszcze nie dałem wody. Więc co my tutaj marudzicie, że się już możecie budować. No tutaj sobie podciągniemy i tutaj już na przyszłość. Mieliśmy tutaj naszą fabrykę wstawić. Czy ona tu się zmieści? Aaaa! To poczekaj, ten na razie wróćmy z tym. I spróbujmy go tutaj wstawić, tą fabrykę. Bo jak tak odsuniemy, to on chyba tutaj to nie wejdzie tak czy siak. A, czekaj, postawmy to tu najpierw. 100 tysięcy. Nie jest aż tak źle. Dobrze, i czy ty tu wejdziesz? Wejdziesz, tylko trzeba powiększyć tą dzielnicę. Dobra. Nie to. To.
A niech tutaj będzie to nasze rolnictwo, bo tutaj też trzeba gdzieś przerabiać te nasze surowce, co nie? Przenoszę boraki. Tak, przenoszę boraki, ja co? No, proszę bardzo, przeniesione boraki. Tutaj dla jeszcze lepszego transportu, tak mnie się wydaje, możemy sobie zrobić taką drogę. Czekaj. Stąd? Nie. To nam musi być zaokrąglone trochę. Trochę, nie bardzo. Dobrze, niech będzie już w ten sposób. No, proszę bardzo. Żebyście mogli tutaj skręcić jakby coś. Jakby ktoś odczuł potrzebę taką nagłą, to masz tutaj zjazd do magazynu. Tutaj jest na razie na zrównoważony postawę. Dobrze. Ten budynek sobie przestawmy na takie coś. Tam, no dobra, nie będzie. I ten możemy tutaj sobie przybliżyć jeszcze bardziej. Szklarnię w sensie naszą. Bo to jest szklarnia. I tutaj te nasze drzewka, co tutaj są w tej szklarni, jak już tak, wymyśliłem nazwę. Niech dalej się tutaj rozwijają. Dobrze. Ty potrzebujesz... Tak, teraz pomyślałem, że ty byłbyś dobry nie tu, a tutaj gdzieś. Coś w tym jest. I coś w tym jest, że tutaj się zaczynają robić kotki. Nie wiem czemu. Bardzo dużo ludzi lubi z tej drogi korzystać i jest tutaj duży ruch. Dobrze, nie, wiesz, to od ciebie to trzeba przesunąć stąd. Ty jesteś za daleko od przemysłu tutaj naszego głównego. Dajmy sobie tutaj, tą naszą fabrykę. Tu będzie lepiej z tobą. I dzięki temu nasze baraki możemy dosunąć tutaj bardziej. Czekaj. Nie, te bataki dosuńmy najpierw tutaj. No dokładnie, i teraz te. Boom. Dobrze. Niech już tak to się tutaj powoli rozwija. Mamy nową fabrykę, na razie nie chce nam tutaj funkcjonować zbytnio. Ponieważ z tego co wiem, potrzebujemy więcej młynów. Czekaj, pokaż mi tutaj mapę tego. Mąka 31, produkty, no to nie, rzeczywiście, możemy po prostu dać tutaj więcej. Dajmy trochę więcej młynów w sumie. A czemu by nie? Baraki są te fajne, że one są na tyle, że one są małe i zazwyczaj wszędzie włażą. Możemy na przykład tutaj postawić. Zresztą to też jest małe, ale na razie, dobra, na razie nad tym nie będę myśleć. Okej, to niestety jest dużym budynkiem. O, tutaj wejdzie, fajnie. Raz, dwa. Rzeźnia druga tu by weszła. Wejdzie. O, idealnie. Dobra. Mamy dwie rzeźnie. Trochę jest kiepsko, że jest tylko młyn jeden do robienia mąki. Ale dobra, już niech będzie. Ty tutaj coś zrzędzisz? Co jest to? Za mało surowca. No tu na razie nie mogę nic więcej z surowcem zrobić, bo tu po prostu nie ma miejsca. Jeśli coś mogę zrobić, ale to jest takie trochę naciągane już będzie. No tu tą drogę pociągnąć. I tutaj dać jeszcze kolejny ten, czekaj. Szkółkę. Ale więcej to ja wam tutaj niestety nie mam jak rzucić. I tu światło oczywiście wypadł. Dobra, mam nadzieję, że ta fabryka plastik się załadował. Plony. Jest problem z plonami. Okej, dobrze. Jeżeli jest problem z plonami, ja to jednoznacznie rozumiem, że trzeba powiększyć tutaj nasze plony. Tak, tak. Czekaj, to jest odległość. Ja ci tego nie powiem, tak? W kratkach. Żeby policzyć. Kurczę. Ale jesteś kiepski. Dobrze, musielibyśmy pójść tutaj i postawić takie dwa. To jest ta odległość. Raz, dwa. Dobra, i na taką odległość możemy sobie już budować. Tu wiem, trzeba będzie dalej też to rozbudowywać, ale póki co nie będą tutaj te plany w ten sposób. Ciach. Ciach. Dobra. Ale ładnie to wygląda. Czekaj, i tu dla odmiany damy sobie jedną szkółkę taką. Ale poza tym będą plony. Pokaż. Poza tym, że wody nie macie. Czekaj.
Tak, tutaj nie, dzisiaj na pewno tam tylko farmą będziemy myśleć, bo dalej nie będziemy rozwijać sobie tam rudę, kopalnię w sensie, kopalnictwo zaczniemy w kolejnym odcinku. A dzisiaj się już tym zajmiemy. No, całkiem ładnie, a tu jest jeszcze dużo tego przestrzeni. Ładnie. Tutaj jak tak się ładnie łączy, to jest fajnie. No pomijając tutaj tą betonową drogę, którą musieliśmy tutaj montować i bambaje, to całkiem fajnie to się rozwija. Tutaj ci oczywiście wszyscy chcą jechać na górę. To nie jest zbyt dobre. Właśnie. Czekaj. Pokaż mi, jak tam ludzie korzystają z tego. Jedzie jakiś tutaj pociąg czy coś, może nie wiem. Nie, stąd pociągi nie jadą, a stąd to wyjeżdżają. O, nie jedzie jakiś pociąg, skąd? Czekaj. Aha, z daleka, okej, dobra, może być. Myślałem, że skądś jakiegoś bliska bardziej. Ale dobra, coś tutaj dojeżdża. To dobrze. Mamy trochę forsy, możemy jeszcze jedną ropę dać sobie. Tu z tą ropą to tak na spokojnie. Magazyn. Wygląda na to, że gromadzić coraz więcej towarów produkcyjnych zbudowany. Zbuduj magazyn, żeby zapewnić sobie większą przestrzeń. Czekaj, co to znaczy? Zakład plastiku mam za dużo. Co? Tego jeszcze nie miałem, ale dobra, możemy sobie postawić taki magazyn. Czekaj, gdzie on był? Magazyn przemysłowy. Dwie kopuły do magazynowania surowców przemysłowego naftowego. To chyba jest to. Okej, czy my to sobie możemy gdzieś tutaj postawić, bo to byłoby dobre tutaj. Już na tych wszystkich, na tych wyspach, jak tutaj sobie stawiam. Czekaj, tutaj to się da postawić. Tylko trzeba trochę to podnieść tutaj teren. A rzeczywiście tutaj jest trochę mało miejsca, ale dobra, ale tu się da. Daj mi tu przemysł, a nie że zapisywanie. Dobra. A nie, to jest na ropę. To nie to. To nie jest to. To poczekaj, to jest te magazyny chyba, tak? Czekaj, nie to. Czekaj, bo ja tu pamiętam, że coś takiego było jeszcze. Nie, to w magazynach to się trzyma. Okej. Dobra, to trochę zmienia postać rzeczy. Okej, dobra, to jest już trochę duże. To poczekaj. Nie, my to sobie tutaj wstawimy, tak? Żeby nie było, to tutaj będzie. Tylko niekoniecznie teraz miałem tutaj pomysł, jak to wmontować. Dobrze, wmontowane. Zaraz ci powiemy, bo ja już się wykorzystałem wcześniej, a nie wiedziałem, do czego ty służysz tak naprawdę. Gdzie wyłącz. Czekaj, tutaj sobie też zróbmy taki zakręt. Ciach i ciach, dobra. I teraz ty będziesz na produkty przemysłu naftowego. Nie wydobywczego. Naftowego. I no, jest niby magazynowanie beczek. To nie to. To plastik. O, dobra. I teraz, teoretycznie, stąd nasz plastik będzie jechać tutaj. Zobaczymy. W teorii, tak? Tak samo, jeżeli tutaj coś się będzie takiego produkować. A podobno mamy, czekaj, pokaż, jak tam jest produkcja ropy. Ropy jest ropą jest najgorzej, więcej jest całej reszty. Ciekawe czemu. Dobra, czekaj, postawmy tutaj sobie jeszcze. Czemu jest ropa i są drzewka? No. Coś się nie załadowało. Tu trzeba byłoby jakoś montować, tak poza tym. Okej, dobra, tutaj to nam ładnie wejdzie. Daj mi to tu wstawić. Dobrze. Ale poza tym byłoby tutaj to wręcz wskazane, żeby wstawić. Wiem, to jest zupełnie inna część miasta, ale musimy to niestety tak podłączyć. Bo tu trzeba to wydobywać. Chyba, że tam byśmy dali już tam inną część tego naszego wszystkiego. Dobra.
To jest dawda, jak zobacz, my tutaj je poustawialiśmy. Jedna na drugim. Nie ma, czekaj. Tu jest trochę tych wysepek, to pomyślmy. Tu musielibyśmy przesunąć brzeg. Czekaj, możemy niby przesunąć brzeg. Mamy w końcu to narzędzie, tak? Możemy tu trochę dać tego więcej. Ale trochę, bo ja tutaj nie chcę też z tym... Dobrze. Musi się wczytać póki co, bo tutaj będzie teraz za dużo wody. Okej, okay. Za chwilę to się wczyta, że to, tu jest brzeg już. O, było coś. Jest. Czekaj. Było. Bo już było dobrze. Tutaj. Bingo. Dobra, niech ci będzie już. I stąd tutaj był zmieniony dojazd. No i tutaj to sobie już wyrównajmy, tak. Nie aż tak brutalnie, ale żeby tutaj to jakoś w miarę wyglądało, ale bez przesady. Dobrze, macie podłączenie, macie. Pokaż mi tutaj teraz tarapa. No idealnie tutaj w centrum udało mi się w to wmontować. Jeszcze tu trzeba byłoby wczepić jakoś. Nie wiem jak. Czekaj. Mamy dzisiaj trochę forsy, to możemy się nią pobawić. Czekaj. Bo on tu chce tam dalej, a tam dalej to będzie inne. Tu by idealnie to weszło, tylko tu jest inne wydobywanie. A nie, ty już nie działasz, dobra, świetnie. To jest nawet dobra wiadomość. Tak, bo tutaj już cały na lądzie, to my wydobywaliśmy wszystko. Stąd to już wszystko zeszło mi tutaj. Teraz by się przydało. Więc stąd, tutaj trochę. O, dobra. I nie. I ropę tutaj montować. Gdzie ty tam daleko tego szukasz? Tutaj to trzeba postawić. Idealnie. Aha, i ty już mi tu wyłączyłeś się. Już ci się skończyła tutaj ropa. Co? Nie mogę ciebie przenieść z mapą? Trochę kiepskie. Ale tu wiem, że była ropa. Nie. Tam aż tak daleko coś jest? Nie, no tam aż tak daleko to nie. To bez przesady. Czekaj, tu było. Czekaj. Jest. Dobra, mamy to. No tu niestety musimy to trochę poprzesuwać. Ale sądzę, że nie powinno to być złym pomysłem tutaj. Dobrze, tu macie drogę. I tą drogę sobie... No a niech już będzie tutaj podłączenie do ciebie. Co ty tak masz dużo tego, że ty aż tyle ci... A to śmieciarki są, okej, dobra. Się już zastanawiałem, czy tutaj jest tego tak dużo, ale tutaj, tu widzę, że już wyjechała. Okej. Dobrze. I stąd też wyjechała. No, to tutaj jest ładna ropa. Tu jest jeszcze jedno z miejsce, tu jest trochę tego. Ty, tobie też się kończy, to trzeba ci będzie przystawić. Dobrze. Bardzo dobrze. Ropę tutaj sobie ładnie. Ojejku, 33 minuta już odcinka. Budynek zalany znowu? Czekaj, gościu. Tu ci trochę wyrównamy tego terenu i będzie po problemie. Masz. Teraz powinno być tutaj lepiej. Bo tutaj było trochę zbyt wysoki był ten tutaj teren. Przy tym. No myślę, że teraz będzie być dobrze. Tutaj ta droga swoją nogą też chyba jest, będzie fajnie z tego, będą fajnie z tego korzystać. Ale z tego co widzę to tak. Dobra, a ile ten tu przystanek może być, to ten tutaj to trzeba go przynieść ewidentnie tu dalej. Tak. Bo tutaj się robią zbyt duże korki zazwyczaj. A teraz sobie spokojnie będą z tego korzystać. Właśnie, jak tam nasza fabryka ta nowa? Pokaż. Okej, ładnie idzie. Produkty zwierzęce. Kurcze, trzeba więcej rzeźni.
Mogę się tego spodziewać, jak teraz wszystko tak pójdziemy w tym kierunku. Czekaj, rzeźnia ile produkuje? 4800. 4. 3200. To nie to. 5600. Okej, pastwiska się opłacają. Czekaj, tego to nie wiedziałem. A pastwiska potrzebują komuś. Nie, pastwiska można stawiać chyba gdzie się chce. Tak mnie się to wydaje. Czekaj, co? Za mało surowców. No to plany zaraz przyjadą. Co? Chyba tu o to chodzi. Tutaj kolejną drogę? Nie. Dobra, tutaj jest już... Tu zróbmy sobie z tego obiekt zamknięty. I mleczarnię tą kolejną bym też sobie gdzieś postawił, ale mleczarnię nie chcę już tu nigdzie wejść. Chyba, że obora. Albo nie, czekaj. Ten zakład... O, to. To jest dobre, bo to nam poprawia tutaj funkcjonowanie wszystkich budynków. I może tego się trzymajmy. Chociaż obora też nie byłaby złym pomysłem. Tak mnie się coś wydaje. Okej. Tu taka obora jedna. Czekaj. Dajmy sobie taki jeden tutaj. O kurczę. I na obodę mi starczy? O, starczy. Dobra. Chyba co się zgadza. I dajmy tu sobie ścieżkę. Wydaliśmy dzisiaj naprawdę dużo pieniędzy. Z tego co mi się tutaj wydaje. Skąd powiedziawszy. Na tyle dużo, że już nam się zaczęły kończyć. Dobra. A, i tu widzę, że da się zrobić jeszcze ścieżkę. Fajnie. Taka przyszłościowa ścieżka, ale dobra, nie będzie. Dobrze, to działa, to jeszcze nie ma plonów. Ale za chwilę będzie mieć. I to będzie za chwilę dobrze działać. Plastik ci kończy. Dobrze, a właśnie, pokaż mi, czy ten tutaj jest ok. Jest to taki plastik, to byłby dobry w innym miejscu. Ale dobra, już niech będzie. Czekajcie, jakbyśmy mnie ciebie przynieśli. Tu właśnie gdzieś bardziej... Kurczę, tu są straszne korki, ojejku. Tu by się to im przydało, ale dobra, już niech będzie tam taki magazyn. Tam możemy w sumie dać na pusta, tu na pełny, ale nie wiem, czy to będzie w ten sposób funkcjonować. Ta, dobra, nie. Przenieśmy tutaj ten plastik, stąd. Daj go. Tutaj. Tu się bardziej to przyda im. Tu się już nigdzie nie zmieści, ale tu powinien wejść nasz ten skład. Dobrze, jest duży popyt, popytam się w następnym odcinku zajmiemy. Jedyne co dzisiaj jeszcze zrobimy. Mało czasu, ale dobra, niech będzie. To puścimy sobie nową linię metra, która zacznie swoją trasę tutaj obok naszej zajezdni wspaniałej. O, dokładnie. Gdzieś tam oczywiście będzie się łączyć, co nie, z tamtą. Później stąd przejedzie sobie aż tutaj. Tutaj jest, tu jest jakiś park. Okej, to dobra, to aż tutaj. Dobrze, czekaj, bo musimy wymyślić jakieś tutaj połączenie. Może tutaj. Tak, dobra, dajmy sobie tutaj połączenie dwóch linii. Dobra. Przyspieszmy sobie czas, bo musimy zadobić na kolejne stacje metra jeszcze tunele. Dobra, jeszcze bardziej. Stąd tu sobie dajmy ścieżkę, abyście mogli dojść. Jest na trójce. Dobrze, stąd tutaj przejdziesz przez tych. Dobra, to może być. Później od tych by się przydało tutaj postawić stację. Ale jak? Dobra. Wiem jak. To trzeba byłoby zmienić na drogę. Albo nie, czekaj. Ja mam tutaj pomysł. Jak już chwilę zdabiamy, to możemy sobie dać... Daj to. I ulepsz tylko ten mały fragmencik tutaj, gdzie będzie stacja. A? Inteligentnie.
Dobrze, i tutaj sobie wjedziesz. Będziecie mieli takie ładne małe wejście do metra, ażeby też się tutaj ludzie nie myśleli zbyt logicznie, dobrze. Kolejna stacja metra będzie blisko, bo będzie tutaj. Dawaj to. Blisko, ale tutaj jest trudno z przejściem, więc już niech będzie. Stąd byłoby dobrze puścić to do dworca. Tak. Właśnie, a propos dworca, to ja miałem coś pokazać. Dobra, czekaj. Chwilę, teraz czekamy na forsę, to wam coś pokażę. Pokaż mi to. A nie, dobra, już się skończyło. Był taki okres, gdzie zarabialiśmy pieniądze na pociągach i mieliśmy prawdziwy dochód z tego, ale widzę, że już to się skończyło. No dobra, no cóż. Było, minęło. Dobrze. Albo puścimy sobie to tak. Nie, bo tutaj to będzie. Ta metra będzie kontynuowane na przyszłość. Dobra, dajmy sobie tutaj stację. Tak, teraz tutaj myślę, że jak to jedzie tutaj, tutaj. Dobra, niech będzie już jechać. Bardzo dużym zygzakiem to będzie jechać. Kurczę, 41 minuta odcinka. Dobrze, dajmy sobie jakąś już pożyczkę. Kurczę. Aha, dobra, to mogę spłacić i wziąć! To się myśli. To jest dobre myślenie. Spłać i weź kolejną. Dobra, tu będzie kolejna stacja. O, proszę bardzo. Co nie? Tu, tu. No i tutaj można byłoby postawić. Czekaj, to nie jest droga? To nie jest droga? Aha, okej, dobra, to nie. To tu trzeba było postawić, obok tego. Dobra. I tu dalej będzie sobie gdzieś tam, będziemy myśleć, żeby pojechało. Dobrze, to teraz tak. Teraz połączmy to wszystko ze sobą. Co tu był jakiś problem? Znowu zalane, idź pan. Już w złym miejscu się budujecie. A tu kolejna stacja jest gdzieś tutaj. Dobra. Stąd jedziesz tu. Stąd miało być podłączenie tutaj, okej, okay, dobra. I później tutaj będzie podłączenie. Dobra, całkiem ładnie. Później łączymy to sobie z tym. Później to niestety musimy zygzakiem dojechać do tego. O. I tu podłączamy. I zostało nam 7000, dobra. Myślmy optymistycznie, że nam się uda. I stąd będzie dojazd tu. I ostatnia stacja. 3000. To jest trochę za mało. Łączmy sobie G i tutaj zrobimy ładny zakręt. Dobra, rozumiem. Trzeba trochę to podnieść. O! Udało nam się. Z tym kredytem. Dobrze. Jedziesz stąd, tędy. No, bardzo zadowoleni. Poprzez tych. Tutaj mają tylko linię tramwajową. Nie, te autobusy to w kolejnym odcinku musimy się tym zająć. Tędy. Tutaj, o! Ła! Tutaj jest pociągi, ale i tak wam się powinien spodobać. Tędy. No i tutaj koniec. Co do pociągów, to ja dzisiaj miałem jeszcze tutaj gdzieś postawić stację, ale dawaj, już nie będzie, nie dzisiaj. Stąd wracasz tędy. Tędy. Tutaj z powrotem przez tędy, trzeba zmienić kolorki linii metra. Tędy, tędy. I tutaj. Mamy naszą, tutaj, tu jest Świętokrzyska, jakby ktoś się zastanawiał, o co chodzi. Mamy naszą nową linię metra. Dobra, pokaż mi linię metra, dobra. Kolorki. Zmieńmy to na taki niebieskawo. A to na taki żółty. Dobra. Czekaj, wyjdźmy z tobie stąd i pokaż mi jak ten. Ale to miał być żółty, czekaj. No. Jak tam ludzie chcą korzystać z tej linii? Dobrze, tu widzę jakieś 33 osoby. Dobra. Czekaj, gdzie to jest? A, to jest ten węzeł przesiadkowy. Dobra, ładnie. Mam. Ten metro jest o tyle fajnie, że nawet wszędzie wyjeżdża z każdej stacji. I to jest jako taki większy plus. 46 ludzi tutaj. Dobra, to widzę, że chyba była potrzebna. Potrzebna ta nitka. Najwięcej to będzie. Daj mi to.
gdzieś w tego rejonach, ale póki co tutaj aż tak bardzo nie wyjeżdżają. Dobrze, zerknijmy sobie już końcowy podląd. Końcowy, bo już mamy do 50 minuty się zbliżamy. Nic nie importujemy, same zyski 12 tysięcy, bardzo ładnie. Tutaj jest dobrze, mąki jeszcze więcej by się przydało. No i oczywiście jeszcze więcej plonów, tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Zwolnijmy sobie czas, bo już bez przesady. Tutaj fabryka ubrań, całkiem ładnie, 6400, są ładne zyski. I czekaj, tu była jeszcze piekarnia. Też ładnie, możemy piekarnię nawet przyspieszyć z tego co widzę. Dajmy sobie do 120. Tak, bo z piekarni są zyski. Pozostałe fabryki, czekaj, nie, bo jeszcze lasy po drodze. Przy lasach trzeba posiedzieć, ale to należy już nie dzisiaj, na pewno. Czekaj, tutaj jest warsztat, to nie. Meble idą. Czekaj, ile było z mebli? 2600. Tutaj nafta i plastik, wyroby plastikowe też w miarę. Sonego, ten budynek powinien być zupełnie gdzie w innym miejscu, ale dobra, już niech tutaj będzie. 3800 i tutaj jeszcze zabawki 6400. Czekaj, zabawki. Zabawki nam tutaj ładnie idą. O, to bardzo, bardzo dobrze. No i jeszcze nafta sobie zetknijmy. 41 beczek, czyli już nic nie importujemy. O, bardzo dobrze. Z plastiku widzę, że tu są tony. Z nafty póki co mniej, bo z nafty jest, było trochę mniej ostatnio. Ale tutaj widzę, że w miarę tutaj ten za chwilę będzie mi tu rzędzić, że... Czekaj, co jest? Funkcjonuje normalnie, już czytałem, że nie funkcjonuje. Tutaj jeszcze jest trochę ropy. I tu zaczniemy sobie naszą nową część. Tutaj będziemy to wszystko teraz wydobywać. Dobrze, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Proszę przełączyć na coś innego niż te tory fascynujące. No, a to lepiej. Nasza nowa stacja metra. Tak, tutaj są coś bardzo. I tu powinny nam to funkcjonować. No i oczywiście jeszcze te wspaniałe tramwaje, które tutaj wszędzie jeżdżą i nam rozładowują ruch. Troszeczkę. Dobra, cześć!